Moi drodzy, Euromania 2024 zbliża się pomału do końca. Znajdujemy się w pięknym mieście Olsztyn, zaraz obok ruin wspaniałego zamku. Mam obok siebie pana profesora. Witam, panie profesorze. Witam pana redaktora, witam szanowni państwa. Panie profesorze, już tak na koniec naszego wspaniałego festiwalu muszę zadać panu takie pytanie, ponieważ podczas egzaminów na ocenę celującą nikt nie znał odpowiedzi na pytanie. Prawda, prawda, nieprawdaż. Czy zdradzi pan profesor rąbek tajemnicy, jaka to była prawidłowa odpowiedź? Oczywiście, powiem szczerze, wcale mnie nie zdziwiło, że nikt nie znał odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie, ponieważ było to pytanie podchwytliwe. Otóż imcz pan Warszycki oraz jasie nam imprezujący król Kazimierz w ogóle mieli nie jechać przez Bedlin. Dobra zagrywka, panie profesorze, muszę przyznać, ma pan profesor fantazję. Także co, panie profesorze, myślę, że możemy kończyć nasz wspaniały festiwal i do zobaczenia kiedyś w przyszłości. Do zobaczenia, żegnam państwa i znikam. Jak zwykle pan profesor opuścił nas magicznie, a ja muszę krótko podsumować ten wspaniały festiwal, a były to intensywne 3 dni, kilkadziesiąt lokalizacji od Częstochowy po Kraków, od Krakowa po Częstochowę. Bardzo się cieszymy, że mogliście brać w tym udział, mogliśmy się z wami zobaczyć i wspaniale się bawić. Myślę, że za rok spotkamy się znowu na tym wspaniałym jurajskim festiwalu, jakim jest Euromania. Także trzymajcie się i do zobaczenia. A na koniec powiem wam tylko, że relacje, zdjęcia i filmy przygotowała dla was grupa medialna Lighthouse. Cześć!